Sponsorem nagród 7 odcinka PC Ranks jest firma Silentium PC. Dzień dobry, Marku. Pozdrawiam w tym miejscu mojego montażystę filmów, który musi radzić sobie w obróbce z twoimi wertykalnymi fotkami. Twój zestaw jednak niesamowicie mnie zaintrygował. Po pierwsze, jesteś jedyną znaną mi osobą, której przypadł do gustu design Ventusa, ale tego akurat wyboru nie podzielam. Szczególnie, że karta pracuje w pozycji wertykalnej, przy czym muszę cię jednak usprawiedliwić za sprytne rozwiązanie systemu chłodzenia. Swoją drogą jestem ciekaw, ile traci na tym zasilacz. Twój zestaw jest nietypowy. RTX 2080 i Ryzen 5 2600, nawet mocno podkręcony, w twoim przypadku za mocno, bo napięcie daily 1,43 V dla drugiej generacji to ciut za dużo, jest raczej bottleneckiem dla mocnego Turinga. Rozumiem, że był to zestaw na przeczekanie, ale jeśli wydajesz na płytę i RAM więcej niż na procesor, to ludzie mogą zacząć się zastanawiać, co jest nie tak. Swoją drogą dobrałeś do konfigu świetny zasilacz, wysokiej klasy RAM i drogą płytę, a zaoszczędziłeś na IO, SSD i obudowie. Stosunek cena-wydajność 2:5, trochę miszmasz cenowy. To jest nauczka dla was, za wysyłanie do mnie komputerów, które będą podlegać w najbliższym czasie modernizacjom. Design jest trochę LEDów, są przedłużki, nie podoba mi się ułożenie węży przy GPU, 2:5. Innowacyjność? Również 2:5. Jedno oczko za ciekawe ułożenie GPU z wentylatorami na piwnicy. Czuję dziś moc Ryzena. Tym razem witam się z Kamilem i jego zestawem do renderowania, modelowania i nauki programowania oraz sporadycznego giercowania w 1080p. Bardzo miło się patrzy na twoje komponenty, zawsze dobrze wyglądające customowe LC i kartę od EVGA. Ryzen pod wodą pracuje z zegarem 4,1 GHz przy napięciu 1,45 V. Oczywiście woda to woda i z twoim customem na pewno temperatury nie są tak wysokie jak przy IO czy kulerze powietrznym, aczkolwiek nie wiem, czy sam bym postawił na tak wysokie napięcie w procesorze służącym renderom. Fajna płyta, dobry RAM, świetny zasilacz. Nie mam specjalnie do czego się przyczepić. Opłacalność 4:5. Biorąc pod uwagę specyficzne wykorzystanie komputera, nie dziwię się, że Kamil połączył RTX 2070 z podkręconym Ryzenem 7 2700. Teraz powinien pomyśleć o dołożeniu kolejnych kostek RAMu. Wygląd 3:5. Jest LC, jest impreza. Świetna kolorystyka, ale do pełni szczęścia brakuje twardych rurek. Innowacyjność 3+. Za dobór komponentów LC, kolorystyki i chęć rozbudowy układu na GPU. Mamy pierwszego Intelowca. To komputer Sławka montowany w marcu ubiegłego roku, stąd wybór i9600K, a nie Ryzena serii 3000, którego jeszcze nie było na świecie. Połączenie i5 z RTX-em 2070 oceniam jako znośne, biorąc pod uwagę aspekt rozdzielczości WQHD. Rzeczywiście, 2060 mogłaby być ciut za słaba, a z kolei mocno podkręcona i5 da jeszcze radę w niejednym tytule. Plus za przeprowadzony overclocking i za dobór chłodzenia. Minusy? Chciałem skomentować montaż chłodnicy na froncie, szczególnie tak zasłonięty jak FA510, ale z drugiej strony ta i5 nie jest procesorem o wybitnie dużych wymaganiach względem coolingu. Boli dysk na QLC, ale rozumiem budżet. Zestaw wizualnie przypadł mi do gustu, ale zobaczymy, jak ocenią go widzowie. Czyli wy. Cena wydajność 3,5:5, ale to tylko dlatego, że mówimy o rozgrywce WQHD. Design 2,5:5. Nie ma fajerwerków, ale spójność została zachowana. Poprawiłbym jedynie montaż chłodnicy. Innowacyjność 2:5 za naklejki na obudowie. No siemka Wiktor, widzę, że zestaw liczy sobie już kilka ładnych wiosen, ale wiem, że nie został zbudowany przez świeżaka. Spójrzcie tylko na listę komponentów. EVGA Supernova G2 to nie jest zasilacz, to jest pan zasilacz. I5 8600 zegarem 4,6 GHz przy bardzo niskim napięciu 1,1 V. Fajny ten underclocking. Są i dyski 2TB RED OWD, 970 EVO Samsunga, płyta Tomahawk Z370, 1070 EVGA wersji For the Win, no i RAM Corsair. Komputer do grania, składania filmów i obróbki grafiki. Oczywiście w rozsądnym tego kształcie. Opłacalność 3:5. Komputer nie został zbudowany w myśl cena-wydajność. Muszę jednak przyznać, że jakość dobranych komponentów robi na mnie wrażenie. Design 4:5. Estetyka, przedłużki, eleganckie podświetlenie. Innowacyjność 3:5. Wyższe oceny są zarezerwowane dla LC. Muszę jednak przyznać, iż mocno zastanawiałem się nad przyznaniem ci czwóreczki.
Grzegorz to maniak komputerów. Ma ich aż 5 w swoim domu. Stary, ja u siebie muszę użerać się tylko z jednym laptopem, ale za to w studiu cię przebijam. Dobra, koniec zawodów na długość, a nieważne czego. Twój zestaw, mimo że liczy sobie już kilkanaście miesięcy, bardzo mi się podoba. Przestronna obudowa Thermaltake'a, wysoka estetyka zestawu, fajne połączenie i7-8700 z GTX-em 1080. Jest naprawdę dobrze. Opłacalność 4x5. Biorąc pod uwagę czas składania peceta, nie mam do czego się przyczepić. Wygląd 4x5. Czysto, schludnie, po prostu ładnie. Innowacyjność 2x5. Chociaż nie wiem, czy powinienem zachwalać zamontowanie wentylatora z ringiem RGB na coolerze CPU. Nie ze względu na estetykę, ale na właściwości chłodzenia. To chyba najładniejszy komputer w całym zestawieniu. Na pewno najbardziej innowacyjny. Wow, co to faktycznie jest? Pełny custom ze skalpowaną i7 i GTX-em 1080 Ti wersji Extreme Core od Zotaka. Wodol został postawiony na osprzęcie Beats Powera, Byskiego i Fobii. LEDów jest tu tyle, że można by było nimi obdzielić 3 komputery. Doceniam dobór obudowy Lianli. Kłaniam się nisko za wykonaną pracę i za postawienie na DistroPlate'a, ale dlaczego chłodzisz tak wydajne komponenty tylko jedną 360 mm chłodnicą? To za mało, by zapewnić tak wyczekiwaną ciszę przy LC. Są też SSD-ki Samsunga, Tridenty Z na bidajach, zasilacz Sonic z certyfikatem 80+ Platinum. Top topów. Cena, wydajność 2,5x5. To nie był tani zestaw, a opłacalność nie jest jego wyznacznikiem. Kolejny minus za tylko jedną chłodnicę. Wygląd 4x5. Ta czwórka jest za nakład pracy przy budowie swojego pierwszego LC. Jest to nietypowy wodol, dla mnie z pewnością ze zbyt dużą liczbą złączek. Innowacyjność 5x5. Jest w nim jednak coś urzekającego. Tam odjąłem za złączki, tu z kolei dodaję za distro i robiący wrażenie wygląd. Był Grzegorz? To niech teraz będzie Grzesiek. Jak sam mówi, wolał postawić na chłodzenie wodne kosztem samochodu, bo i tak rzadko wychodzi z domu. W dobie koronki to chyba siedzisz całkowicie zabunkrowany. Co ciekawe, twoim procesorem, podobnie jak w zestawie Krzysztofa, jest Intel Core i7-8086K. Przypadek? Mamy tu również RAM G-Skilla, tym razem to dwie 8-gigabajtowe kostki zegarem 3600 MHz, a kartą jest kolejna w tej serii PC Ranks EVGA, RTX 2080 w wersji XC. Dochodzi również masa dysków Samsunga, obudowa Lianli, a także zasilacz Corsarza. Widzę ładnie skonfigurowane LC z wentylatorami w push and pull. Temperatury, jak sam piszesz, są wyjątkowo niskie i na GPU nie przekraczają zazwyczaj 50 stopni Celsjusza, a procesor łapie góra 10 stopni więcej. Dla ciekawskich informacja, że nawet w tropikalnych upałach temperatura płynu nie wykracza poza 40 stopni Celsjusza. Nie powiem, te twoje mleko przypadło mi do gustu. Cena, wydajność 2,5x5. Wszystkie zestawy LC w tej kategorii dostają ode mnie po tyłku. Muszę chyba stworzyć jeszcze jedną kategorię, jakość, i w niej będę przyznawał wam same piątki. Wygląd 3,5x5. Chyba dobrze wiesz, za co jest ta ocena. Brakuje spójności kolorystycznej, musisz także popracować nad poprowadzeniem okablowania i odcinkami węży. Innowacyjność 4x5. Podoba mi się konfiguracja push and pull na chłodnicy i sam pomysł na zbudowanie komputera w stylu black white. Intel Core i7-7700K pod Elidzie zegarem 4,9 GHz, kupiony z drugiej ręki w korzystnej cenie GTX 1080 Ti od Asusa, dodatkowo poddany undervoltingowi. Kolejną częścią z rynku wtórnego jest pamięć operacyjna. Kurczę, 16 GB G-Skilla za 330 zł i to w takiej formie? Piękna sprawa. Piszesz także o płycie Z270 Tomahawk, kupionej za niespełna 260 zł. Niewiele mniej płaciłeś za Noctua NHD15, a całość postanowiłeś zamknąć we fraktalu Meshify C. Patrząc na wygląd zestawu, powiem jedno, kompaktowość. Wszystko wydaje się być w nim skrojone na miarę. Ktoś może powie, że obudowa jest za ciasna, ja z kolei uważam, że wszystko udało ci się zgrabnie zamknąć we wnętrzu fraktala. Szkoda, że nie pochwaliłeś się temperaturami CPU i GPU. Cena, wydajność 4,5x5. Komponenty kupione na rynku wtórnym w korzystnych cenach z obowiązującą gwarancją. Tak wiele za tak niewiele. Design 4x5. Wiecie, że jest to moja subiektywna ocena, dlatego daję czwórkę za wyborną kompaktowość i przemyślany dobór kolorystyczny wszystkich podzespołów. Innowacyjność 2x5. Jeden punkcik za wybranie Noctua w normalnym kolorze.
Łukasz prezentuje nam typowy zestaw z roku 2019. Ryzen drugiej generacji połączony z 16-gigabajtową pamięcią operacyjną, zegarem 3200 MHz oraz RTX-em 2060 w fajnej wersji MSI Gaming Z. Nie zabrakło bebechów SPC, płyty na chipsecie B450, jest też stary, ale nadal jary Corsair CX550M, no i NVMe w postaci SX-a 8200. Całość leci na lekkim OC. Fajny? Dość uniwersalny zestaw do grania, streamowania i amatorskiego montażu wideo. Wygląd nie powiem, jest dość odważny. Stosunek cena-wydajność 4:5. Pod względem budżetu całość sprawia rozsądne wrażenie. Wygląd 3:5. Na pewno czarno-fioletowe przedłużki nadają komputerowi nietypowego charakteru. Innowacyjność 2:5. Punkcik za przedłużki. Najlepsze jednak zostawiłem na sam koniec. Chcecie tani zestaw? Proszę bardzo. Ryzen 3200, płyta z układem A320, 8 GB pamięci RAM w jednej, powtarzam, jednej kości, a o dziwo najdroższym komponentem w całej tej układance był Solid State Drive. A jakże, z RGB. Chociaż nie wiem, czy on faktycznie tam siedzi, bo ani widu, ani słychu po nim. Kupujący długo myślał, czy nie lepszym wyborem będzie model 200G, a tym samym postawienie na dostępny w nim zintegrowany układ graficzny. W końcu w zakamarkach piwnicy znalazł wysłużonego GeForce'a GTS 450, jak sam twierdzi, wydajniejszego od IGPU AMD. Czy to był dobry wybór? Sami ocencie. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o ankiecie, w której możecie oddać głos na najlepszy waszym zdaniem komputer. Do zobaczenia za miesiąc w kolejnym PC Ranks.